The Kiełpi Knowledge Project. Pierwszą osobą, którą zapytamy o Wiedźmę z Kiełpina, będzie Krzysztof Śniadeczko. Panie Krzysztofie. Dzień dobry. Czy mogę Witam. Słyszeć? Słyszeliśmy, że zna pan Wiedźmę z Kiełpina. To prawda. Widziałem ją. Naprawdę. A jak wyglądała? Kiedy ją pan widział? To było 3 dni temu, kiedy wracałem z imprezy u Bogdana. Szłem przez las, jak zawsze. Byłem trochę zmęczony, więc postanowiłem się zdrzemnąć. W lesie? W lesie. Rozumiem, co dalej? Gdzieś 2-3 w nocy i obudził mnie jakiś chichot. To był chichot straszny. I przede mną stała dziwna postać, około 10 metrów, bo nie umiem dokładnie powiedzieć, ile to było. Ej, do ilu miał pan w szkole? Słucham? Do ilu miał pan w szkole cyferek? 11 metrów. No to brawa. Co dalej? I wtedy ona pokazała coś, jakiś znak rękami i znikła. Nie spotkałem jej nigdy więcej. A jak wyglądało, była straszna. Miała oczy takie wielkie, ślepia. Zęby prawie dotąd. Dotąd było. I... Ja się boję. Cicho, głupia! I... Było przerażające. To jej ręce były całe od włosów. Nic więcej nie. Następnym gościem, którego odwiedziliśmy, by spytać o Wiedźmę z Kiełpina, jest Beleonora Brown. Gdzie pani widziała wiedźmę? To było jakieś 2 w nocy. Byłam u koleżanki, jak zwykle, na kartach brydża. Zawsze grałem. Wracałam do domu przez pole. Usłyszałam jakiś chichot. To nie był zwyczajny chichot. To był taki piskliwy, lecz wysoki pisk. Bardzo się przelękłam. Obejrzałam się wszystkie strony, lecz nic nie ujrzałam. Ruszyłam dalej i gdy zbliżałam się do jeziora, znów usłyszałam ten pisk. Tym razem, gdy odwróciłam się do tyłu, zauważyłam jakiś cień, lecz postaci żadnej nie było. Wtedy, gdy szłam dalej, za jeziorem zauważyłam cień, ale nie było pisku, co było dziwne. Ale zauważyłam że miała długi nos, pryszczaty. Krótkie miała włosy. To było widać z cienia. Dalej gdy doszłam do domu, to już nie spotkałam więcej tego stwora. Było to jakieś wczoraj późno wieczorem. Szłem łąką, kwiaty pachniały, ale w pewnym momencie zauważyłem pewną wysoką i brzydką osóbkę. To nie była moja matka ani babka. Myślałem, że zaraz jej narzucam, bo nie chciała zejść mi z drogi. Gdy w pewnym momencie odwróciła się i ja zauważyłem jej okropną wręcz twarz. Na początku myślałem, że to dupa, ale po chwili zorientowałem się, że to nie to, co myślę. Zwiałem natychmiast i już więcej jej nie widziałem. The Kiełpi Knowledge Project. Ach, jak tu ciemno! Co to za budowle? Nie wiem, ale jest ciemno! Z drugiej strony jest drugie wejście. A co to? Kolejne wejście jest bardzo daleko. Cześć! Cześć, Oskar! Cześć! Idę w tamtą stronę! O kuźwa! Coś tam stoi! Na pomoc! Na pomoc! Uciekłem! The Kiełpi Knowledge Project. Jesteśmy w dziwnym miejscu. O nie, mój dom! Ta górka wygląda jak dziwna rzecz. Co tam jest? Co tam jest?
fotel. Naszego potwora nagramy. Fotel i szyba. Patrz, jak tu pięknie. Czarownica jest straszną, jak opowiadał to, jak opowiadała nam pani Beleonora Brown, ma szpiczasty nos. To dziwna budowla. The Kiełpino Witch Project. No. Jak to strasznie. Coś mnie wciąga! The Kiełpino Witch Project. Tam. Ale cicho, cicho. The Kiełpino Witch Project. The Kiełpino Witch Project. Tutaj, w tym miejscu, widzimy, jak czarownica ma lodówkę. A ten szałas, to podomyślałam się, że idą. To jakieś śmieci i ubrania. Tutaj niszczy konwoje z zaopatrzeniem dla wojsk niemieckich walczących. A to jej tutaj łóżko ma wygodnie bardzo, hej. Mam schodzić na dół? Nie. Ojo! The Kiełpino Witch Project. Jedzie pod! Chowajmy się! Tym pociągiem jedzie wiedźma, to wiedźma, to pociąg widmo. Pociąg widmo! Pojechała w siną dal. Cześć! The Kiełpino Witch Project. Mamy łuko. Próbuj dalej. Z każdej strony. Pali się! Haha! Ha. Dobra, idziemy. Drzewo. Maciej trochę drzewo. Macie węgla? Czekaj, co to wam. Sam troszkę przywożę. Ogniska na noc. Zostajmy tu na noc, rozbijemy obóz i będziemy mieć macie mięsko do ciebie. Zapuścimy muzykę, wypijemy Redsa i spokój. Ośpiewamy! Oj dama, oj dama, oj dama, oj dama, ogniwo się pali, ja idę do jana. Oj dama. Chyba to zasrać. Ten liście brakuje. O, jakie dytło. A ja baterii nie mam, jeszcze nagrywać. Dobra.